Cześć, witam Was serdecznie z Majorki, gdzie od 3 kwietnia zaczynamy rywalizację podczas na regatach księżniczki Zofii. Będzie to dla mnie ostateczny sprawdzian przed Mistrzostwami Europy już w maju w Grecji, w Patras. Jestem gotowy, czekam na super rywalizację. Już się nie mogę doczekać poniedziałku, więc trzymajcie kciuki, śledźcie wyniki i do zobaczenia. Cześć! Bardzo lubię żeglować tutaj na Majorce. W zeszłym roku zdobyłam 3 miejsce na Pucharze Świata. W tym roku nie chciałabym za bardzo skupiać się na wyniku, tylko na wszystkich elementach, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie miesiące i zobaczyć, na co mnie stać w tym momencie sezonu, czyli na początku sezonu, w którym jesteśmy. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, z dobrą myślą, ponieważ przygotowywaliśmy się na Lanzarote z Kubą Antoniakiem, Agnieszką Skrzypulec, Jolą Ogerhill. Dostaliśmy kilka cennych rad. Jesteśmy bardzo podekscytowani tegoroczną edycją regat. Mamy nadzieję na to, że prognoza się sprawdzi, a jest bardzo pozytywna. Taki średnio słaby wiatr, także dla nas to idealnie. W zeszłym roku było zimno i wiało, także wspomnienia nie są zbyt dobre. Mamy nadzieję, że nadpiszemy je w bardzo pozytywny sposób. Mamy nadzieję też na uczciwą walkę z seniorami. Jeśli wszystko się sprawdzi, to nawet w czołówce. Od już 5 dni jesteśmy na Majorce, no i niedługo już zaczynają się regaty Princesi Sofii. Czy mamy jakieś oczekiwania? Myślę, że jest to kolejny start kontrolny, także bardziej bym chciała siebie spróbować, zobaczyć jak przygotowaliśmy się przez zimę, no i też zobaczyć ile rzeczy jeszcze jest do poprawy przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Hadze. No na razie jak widzicie pogoda nas rozpieszcza, w zeszłym roku była dużo gorsza pogoda, było bardzo zimno, a teraz od 5 dni jakich tutaj jestem jest cały czas ciepło, słonecznie i mamy super wiatr do treningów, także mam nadzieję, że zostanie tak do regat i trzymajcie kciuki, żeby poszło nam jak najlepiej, żebyśmy przywieźli jak najwięcej medali.